Barokowa architektura szpitala z pięknym wejściowym portalem, cegła klinkierowa zamiast tynku, typowa architektura dla Śląska początku XX wieku. Wbrew temu, co można znaleźć w internecie, nie jest to szpital psychiatryczny, tylko chirurgiczno-ortopedyczny. W tym miejscu było jeszcze jedno oraz drugie skrzydło, które zostały wyburzone. Weszliśmy. Znajdujemy się w, że tak powiem, suterenie. Słychać tutaj gdzieś buczenie transformatora. Mamy transformator oraz urządzenia elektryczne, których nie będę ruszał. Ciekawe, co to było. W tej sali znajdowała się kuchnia. Mamy tutaj prawdziwy wietrznik czy komin. W tym miejscu jest winda kuchenna. Zerwane liny. Dużo lin. Suterena ma olbrzymią powierzchnię. W dalszej części jest zrujnowana. Rozejrzeliśmy się tutaj. Nie ma tutaj za bardzo rzeczy, jakichś znalezisk, że tak powiem. Więc idziemy wyżej. Schodami na pierwsze piętro. Mimo że ostały się lampy, a nawet żarówki, te ściany są już gołe, odarte. To wszystko były kiedyś sale chorych. Boczne schody, ażurowe. Sala numer 9. Podano jej wymiary. Do czego mogło służyć to pomieszczenie? Moi drodzy, jeżeli się nie mylę, to tutaj mamy zdjęcia rentgenowskie. Albo się mylę? Nie. To wygląda na zdjęcia rentgenowskie stanowczo. Kasety eksponowane, takie jakby na półeczki. Oddział detoksykacji. Tutaj również znajdują się ażurowe schody, z których tym razem skorzystamy. Na tym piętrze kolejne sale chorych. I mniejsze, i większe. A z tego okna mamy widok na działającą część szpitala.
Dyżurka, blok operacyjny. Ciekawe. To są właśnie dyżurki. Atmosfera panująca w tym miejscu jest mroczna. Mogłoby się zdawać, że słychać jakieś odgłosy, kroki. Jest zimno. Mnóstwo naklejek z napisami. Ktoś tu dawno nie ścierał kurzu. Tam były umywalki, a z lewej i z prawej sale operacyjne. Nad każdą salą chorych znajdują się takie lampki, jakby alarmowe. Jeśli pacjent miał jakąś potrzebę, naciskał guzik i ta lampka się świeciła, tak żeby personel wiedział, do którego pokoju chorych należy wejść. Znaleźliśmy kaplicę szpitalną. Można ją łatwo rozpoznać przez takich właśnie malunki na szybach. Ponieważ skrzydła są niższe i kończą się na wysokości właśnie tego piętra, to dalej pójdziemy główną klatką schodową. W tym miejscu dach runął już, ale widać, że ktoś tutaj próbuje, albo przynajmniej próbował go odbudować. Nie umieszkamy tam zaraz zajrzeć. Można by to nazwać strychem, albo przynajmniej poddaszem. Budynek ten popadł w ruinę. Z powodu głównego koordynatora tego szpitala, który uznał, że w tym mieście, Katowice-Borowiec, bardziej będzie w tym miejscu potrzebny szpital psychiatryczny, więc zbudował taki właśnie i stwierdził, że w tym budynku również ma być ten typ szpitala. Obiecał remont, niestety tego nie posłuchał, chyba że teraz zamierza naprawić swoje czynnie. Jak obiecałem, tak robię. Znajdujemy się na samej górze budynku. Wielką ochotę wspiąć się jeszcze wyżej. Dobra, drabina trzyma, jest w miarę nowa. Tam jest sam szczyt budynku. Tutaj mamy konstrukcję dachową, nową konstrukcję dachową i stary komin. Śruby zardzewiałe, ale potężne. Wyżej. Jeszcze jedną rzecz bym chciał wam pokazać, to jest główna klatka schodowa. To szyb windy, a winda tam w dole. Dobrze, moi drodzy, miejsce jest naprawdę niesamowite. Ma bardzo mroczny, tajemniczy klimat. I nie powiem, żeby było trudno tutaj się dostać. I stanowczo polecam.